Cześć, mam na imię Filip i witam Cię w moim podcaście Podróże bez tajemnic, w którym znajdziesz wiele ciekawych informacji i podróżniczych inspiracji. Mój dzisiejszy gość, Magda, na co dzień mieszka i pracuje w Paryżu. Ciekawostkami na ten temat dzieli się na swoim blogu World by Magda oraz na profilu na Instagramie, a dzisiaj podzieli się nimi z nami. Zatem zapraszam Cię na wywiad. Cześć Magda, cieszę się, że jesteś z nami w tę niedzielne przedpołudnie jeszcze. Cześć, witam. Porozmawiamy sobie o Paryżu dzisiaj. Powiedz mi, jak to się stało, że ty w tym Paryżu wylądowałaś? Jak to bywa, Paryż jako stolica miłości, to przyciągnęło mnie właśnie miłość do Paryża. Przeprowadziłam się tutaj za moim teraz już mężem, którego poznałam we Wrocławiu, który przyjechał na weekend do Wrocławia. No i po prostu coś kliknęło. Później prowadziliśmy taki związek na odległość przez jakiś czas i po roku prawie czasu postanowiłam się przeprowadzić do Paryża. Rzuciłam swoją pracę, czyli nie znałam języka francuskiego, nie miałam pracy, właściwie wszystko postawiłam na jedną kartę. No a teraz już 5 lat mieszkam w Paryżu. Mówię biegle po francusku, od kilku lat pracuję, no jestem mężatką, mam małe dziecko, więc właściwie wszystko się poukładało. Czyli ty nie pracowałaś wcześniej, to nie jest tak, że jakaś korporacja cię wyjęła z polskiej firmy, tylko pojechałaś do Paryża i tam praktycznie zaczynałaś trochę od zera. Tak? Dokładnie tak. Zaczynałam od zera, no bo nie znałam języka przede wszystkim. Mhm. Myślałam, że z tym językiem angielskim to mi wystarczy, żeby pracować, no bo pracuję w korporacji, więc wcześniej w Polsce też pracowałam cały czas w języku angielskim, więc myślałam, że to będzie dla mnie wystarczające, żeby znaleźć pracę w Paryżu. No ale niestety się przeliczyłam, bo jednak mimo tego, że w wielu firmach pracuje się w języku angielskim, to trzeba ten francuski znać. Mhm. Przynajmniej tak było jeszcze parę lat temu, bo teraz może w związku z pracą zdalną to wszystko się trochę zmienia, ale generalnie wcześniej trzeba było znać ten język francuski, więc ja przez pierwszy rok uczyłam się tylko francuskiego, ale poszło mi to całkiem dobrze, no bo zdałam już w pierwszym roku zdałam taki egzamin na B1, więc całkiem to sprawnie poszło. No a później już z pracą, no to myślę, że też miałam trochę szczęścia, że znalazłam pracę dosyć szybko na dobrym stanowisku, więc w sumie jakby nie cofnęłam się. Zaczynałam od zera, ale z drugiej strony jakby nie cofnęłam się w swoim stanowisku, tylko dalej udało mi się znaleźć podobną pracę, jak miałam w Polsce. Okej. Ponieważ mówisz o tym języku, bo też krążą takie przekonania i takie plotki, że Francuzi to tak niechętnie się obcych języków uczą, a nawet jak znają ten język, to niechętnie używają. Tak jakby wkładam nacisk na tym, żeby jednak rozmawiać z obcokrajowcami w ich języku. Czy masz podobne odczucia? No tak, to prawda, jak najbardziej to prawda. Ja akurat miałam takie szczęście, że trafiłam na firmę. Jest to francuska firma, ale firma, która zajmuje się, znaczy projekt w ogóle jest międzynarodowy, więc jest w wszystkich krajach świata praktycznie, więc i tak cała komunikacja, wszystkie właściwie zapiski, jakieś tam procedury i tak dalej, wszystko jest po angielsku. I teraz to już w ogóle, bo jeszcze na początku to jeszcze chodziło się do biura dużo, to wszystko, wszystkie te spotkania też były po francusku, więc no mimo, że nie mówiłam jeszcze aż tak dobrze w tym języku francuskim, jak zaczęłam pracę, to myślę, że też dużo nauczyłam się w tym biurze na pewno. No i jednak przyjmowali tylko osoby, które znały ten francuski, więc jakby
No jeżeli mieliśmy spotkanie gdzieś tam z osobami spoza Francji, no to niechętnie, no zdarzały się takie spotkania, że mówiło się po francusku i tylko trzeba było na przykład tłumaczyć tej jednej osobie na angielski, mimo że wszyscy jednak mówią w tym języku angielskim, akurat u mnie w firmie. Ale w większości firm, z tego co słyszę, to jest bardzo, bardzo słabo z tym językiem angielskim. Mhm. Także to prawda. Okej. Chciałem jeszcze podpytać cię o tą pracę we francuskiej korporacji, bo jak w Polsce mówimy o pracy w korporacji, to temat rzeka generalnie, tak? Są osoby, mamy zwolenników, mamy przeciwników, są osoby, które dużo z tego wyniosły, ale często jest tak, ma to takie zabarwienie negatywne, tak? Że to jest taki łobuz pracy, tak? Mordor i tak dalej. Jak to wygląda we Francji? Jak się pracuje w takiej korporacji francuskiej? Na pewno we Francji pracuje się dużo więcej, jeszcze więcej niż w Polsce. Przynajmniej ja nie mam tego porównania. Nie mam tego porównania co do Warszawy, tak? Bo wiem, że w Warszawie się pracuje się bardzo dużo właśnie w korporacjach. We Wrocławiu, no byłam akurat w dwóch korporacjach, pracowałam, no i no, różnie to bywało, zależało od okresu. Więc tak naprawdę no, można powiedzieć, że było dużo lżej, chociaż były takie okresy, że były gdzieś tam, ja pracowałam w finansach, więc gdzieś tam zamknięcia finansowe, zamknięcia miesięczne, rozliczenia, no to się wtedy dłużej pracowało, ale poza tym to okej. Natomiast we Francji pracuje się generalnie dużo. Zaczyna się pracę o 9 rano i pracujemy do godziny 18. W tym jest przerwa na lunch, taka dosyć długa, ale, no ale jednak siedzi się w tej pracy do godziny 18 co najmniej, gdzie jeszcze najlepiej siedzieć i być po prostu obecnym jak najdłużej, żeby to fajnie, dobrze wyglądało, okay. Nie? Czyli tak, a potem no jednak jest tej pracy na tyle, żeby siedzieć dłużej i no często się wychodziło około tej 19, no bo jeszcze jakieś tam spotkania wypadały na przykład, nie, o 18 nikt się nie przejmował tym, że jest 18 i spotkania no tak. Też było o tej godzinie. No i do tego jeszcze dochodzą przede wszystkim, więc tu jest jakby jak najbardziej, jest ta część, że się dużo pracuje, a jeszcze jest do tego ta część, że większość osób mieszka dosyć daleko od pracy. Ja na przykład mieszkam na południu, a pracuję na północy, więc zajmowało mi ponad godzinę dojazd do pracy. Jakby musiałam i tak wychodzić o tej 8 z domu i wracałam koło 7, 19:30, więc tak naprawdę no to jest prawie 12 godzin. No i no to tak, jest taka cały dzień poświęcony dla pracy. Tak, więc to jakby miło wspominałam ten czas, kiedy sobie w Polsce pracowałam do godziny 16 i miałam jeszcze całe popołudnie, żeby tak, czy tam tak, do 17 tak. Miałam całe popołudnie, żeby jeszcze coś tam porobić, nie? Tutaj jednak słabo z tym, nie? Okej. No dobra, dzięki za naświetlenie tego tematu. Jeszcze jak tutaj mogę w sumie powiedzieć, że dosyć dużo pisałam na swoim blogu na temat pracy w korporacji, jak to w ogóle wygląda, więc jak najbardziej zapraszam na mojego bloga World. Jasne, podlinkujemy, w opisie będzie podlinkowane do bloga i może też jakieś wybrane artykuły, które tutaj właśnie poruszymy, będą rozwinięciem jakby tego, o czym rozmawiamy, to też tam podlinkuję. A powiedz mi, jak drogie jest życie w Paryżu? Czy taka właśnie, nie wiem, przeciętna pensja pozwala na spokojne wynajęcie mieszkania? Czy... To tak. Paryż według rankingu najdroższych miast świata cały czas jest tej, no top 10 to już na pewno. Ja sprawdziłam z ciekawości, jak to wyglądało w 2021 roku. Paryż był na drugim miejscu w najdroższych miastach, więc jakby świadczy to o tym, że jest to naprawdę drogie miasto. A czy zarobki jakby są... Tak naprawdę to zależy, nie? To zależy. Co mogę powiedzieć, że są pewne rzeczy, które są tańsze, to znaczy generalnie jedzenie
jeżeli sobie kupujemy w marketach, gdzieś tam na targach i tak dalej, no to nie jest drogie. Według mnie jest tańsze niż w Polsce, na przykład owoce, warzywa, mięso to jest porównywalne cenowo, więc jakby takie rzeczy, jak samemu sobie kupujemy i gotujemy, to naprawdę wychodzi niedrogo. Restauracje, myślę, że teraz już, jeżeli wie, gdzie się iść, jeżeli się wie, do jakiej restauracji iść, albo sobie wcześniej można zarezerwować, poszukać, no to też jest tak naprawdę wcale nie jest aż tak drogo. Natomiast co jest bardzo drogie, to jest wynajęcie mieszkania, bo za taką na przykład mieszkanie, powiedzmy, nie wiem, 60-metrowe, to trzeba liczyć co najmniej 1700-1800 euro za miesiąc. Więc no można powiedzieć, że jeżeli mamy parę, która zarabia łącznie 4000 na przykład, 4000 euro, no to stać ich na to tak naprawdę. Jest to takie myślę, że taka w miarę pensja, za którą można spokojnie żyć, nawet w Paryżu, nie? Tylko, że no, ja nie mieszkam w samym Paryżu, mieszkam pod Paryżem, mam 3 kilometry do Paryża, mam metro i dzięki temu mogę bez problemu i tak wszędzie dojechać, a jednak mam normalne mieszkanie za normalną cenę, a nie tak jak ludzie jednak w Paryżu mieszkają w takich klitkach, nie? Zazwyczaj właśnie w kawalerkach, które no w małych mieszkankach, które są do tego bardzo drogie, zazwyczaj stare i jednak... No nie jest to tak przyjemne, nie? Jasne. Mieszkać w takim miejscu. Okej, w porządku, dzięki. Obecnie jak przyjechałaś do Paryża, czy były jakieś sytuacje, które sprawiały ci jakieś problemy, były dla ciebie irytujące? Pewnie ta nieznajomość języka francuskiego, o której powiedziałaś na początku, była jakimś utrudnieniem, ale czy coś takiego kulturowo jakby cię uderzyło i zaskoczyło? Największym takim problemem, z którym do tej pory się borykam w życiu codziennym, to jest administracja francuska, która jest bardzo skomplikowała, zawiła, na wszystko trzeba bardzo długo czekać, trzeba się o wszystko wykłócać. Zależy tak naprawdę, na kogo się trafi. Czasami trafimy na osobę w urzędzie, która nam coś zrobi od ręki, a następnym razem, jak przyjdziemy po to samo, to w ogóle powiedzą, że to nie jest możliwe. Więc jest to naprawdę ciągła taka walka, można powiedzieć. I to na początku to bardzo, bardzo się z tym... Wiadomo, na początku, jak się przyjeżdża do nowego kraju, no to jest jakby dużo więcej tych papierów jakieś tam do zrobienia. Więc na przykład starałam się ubezpieczenie społeczne, żeby tutaj mieć, no to żeby dostać numer PESEL, to czekałam 1,5 roku. Żeby mieć właśnie dostęp do tego ubezpieczenia zdrowotnego, nie? Do tego NFZ francuskiego. No i generalnie te wszystkie administracyjne sprawy są bardzo, bardzo zawiłe, nie? Nawet żeby otworzyć konto w banku, to w ogóle trzeba mieć pracę, nie? Żeby mieć pracę, no to trzeba mieć konto w banku i jeszcze adres mieszkania, a jak nie masz, no a jak załatwisz mieszkanie, jak nie masz pracy, nie? Więc to jest takie błędne koło. Okay. Ja oczywiście miałam tą sprawę ułatwioną bardzo, no bo mój mąż tutaj już mieszkał, więc jakby nie miałam z tym problemu, ale mam znajomych Polaków, którzy się z tym bardzo borykali. No bo mieli na przykład umowę o pracę w Polsce, nie? I tutaj przyjechali i to jest po prostu błędne koło, bo jeżeli nie ma się tutaj umowy o pracę, to nie można wynająć mieszkania, tylko z tej Airbnb, więc czyli ceny są jeszcze wyższe niż normalnie. No tak. Więc po prostu no taka katorga, nie? Czyli to na pewno taki duży, duży problem. Czyli nie mamy w Polsce na co narzekać aż tak bardzo. Nie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że jeśli rozmawiałam z obcokrajowcami, którzy w Polsce jakieś tam załatwiają dokumenty, no to trochę wygląda to podobnie, nie? No tak. No tak, jakby nie borykamy się z tymi samymi problemami w Polsce, nie? Jasne. Okej, jesteś już kilka lat w Paryżu. Podoba ci się to miasto? Paryż bardzo mnie urzekł i w ogóle byłam w nim zakochana, kiedy się tutaj przeprowadziłam. W ogóle przez pierwszy rok nie pracowałam, więc miałam
tą przyjemność, że mogłam cały czas zwiedzać, chodzić do różnych muzeów i naprawdę wykorzystałam bardzo fajnie sobie ten pierwszy rok. No i miasto mnie bardzo, bardzo urzekło, no bo jednak to jest Paryż, nie? Jednak to jest to miasto, które się przewija we wszystkich filmach, w wielu książkach, to najromantyczniejsze miejsce na świecie i w ogóle, więc jak najbardziej mnie urzekł Paryż. A myślę, że później z czasem, jak się właśnie zaczyna pracę, jak jest ten czas, kiedy właściwie, jak to Francuzi mówią, metro boulot dodo, czyli po prostu wstaje się rano, idzie się do pracy, siedzi się bierze się metro, jedzie się do pracy, później siedzi się w robocie, później wraca się do domu, idzie spać, nie? Więc to trochę tak to wygląda i te dojazdy takie, zwłaszcza długie do pracy, no to są trochę problematyczne, takie no męczą po prostu, więc muszę przyznać, że gdzieś mi trochę ten czar Paryża prysnął, aczkolwiek nadal uwielbiam to miasto, nadal kiedy tylko mogę, to się tam wybieram, no bo jestem tutaj zaraz za rogiem, no ale też wiadomo, w czasie koronawirusa to wszystko się pokomplikowało, no bo też nie chcę się tak, nie, ja przynajmniej nie chciałam jeździć już sobie bardzo transportem miejskim, bo się troszkę bałam, no byłam w ciąży, nie, teraz mam małe dziecko, więc też z metrem, to z dzieckiem to się nie da, więc tylko pozostaje jazda samochodem, która jest ciężka w Paryżu, dlatego że nie ma gdzie zaparkować tak naprawdę, więc to jest takie najbardziej, no oczywiście korki, nie. Także no, trochę mi ten czar prysnął, nie jestem aż tak zakochana w tym Paryżu jak na początku, no bo przyszła rzeczywistość, wiadomo, przyszła rzeczywistość. Tak, no to tak, jak się jest w Paryżu jako turysta, czy właśnie tak okazjonalnie, no to pewnie tak, tak nie jest to związane z pracą, nie jest związane to z tą codziennością, z tą rutyną, no ta rutyna potrafi pewne rzeczy przyćmić. No tak, ale słuchacze, osoby, które będą słuchać tego nagrania, w większości będą przyjeżdżać właśnie tak turystycznie, żeby właśnie sobie te uroki poodkrywać, no bo jest co odkrywać, to jest niezaprzeczalne, ale powiedz mi, kiedy najlepiej, jaka jest twoja ulubiona pora roku w Paryżu? Kiedy najlepiej przyjechać do tego Paryża? To są trochę dwa inne pytania, bo teraz tak, okay, kiedy najlepiej przyjechać do Paryża turystycznie, to pisałam też o tym na blogu właśnie, że dla mnie, według mnie, najlepiej przyjechać w sierpniu i w grudniu. Dlaczego? Dlatego, że w sierpniu wszyscy Paryżanie wyjeżdżają na wakacje. I jest bardzo pusto, można się wszędzie bez problemu dostać. No, wiadomo, są turyści, ale nie ma Paryżan, więc jest to już naprawdę, miasto jest puste. Więc to jest ten pozytywny punkt. Ciepło, no jeśli chodzi o pogodę, no to jest ciepło, może być gorąco, no różnie to bywa, jak to sierpień. Drugi taki okres to jest początek grudnia. Początek grudnia, bo nie grudzień na święta, to niekoniecznie, no bo już jest więcej tych ludzi na święta, ale na początku grudnia to jest według mnie jeden z najlepszych okresów, dlatego że Paryż wygląda pięknie oświetlony właśnie w tych dekoracjach i oświetleniach świątecznych. W galeriach handlowych są przepiękne wystawy, choinki i naprawdę wygląda to super. Także to jest taki czas naprawdę piękny w Paryżu. No i nie ma tych turystów, więc jest fajne. Wszystko jest też tańsze, no bo jest poza sezonem. Można tanio w ogóle bilety znaleźć, nie wiem, nawet ostatnio. Do mnie co roku ktoś przyjeżdża na początku grudnia, bo naprawdę można załapać bilety bardzo, bardzo tanio, więc to jest fajne. A jeśli chodzi o taką najlepszą porą według mnie, która jest najpiękniej w Paryżu, no to myślę, że na wiosnę, czyli tak przełom marca i kwietnia, no i na jesień, bo to są po prostu, jak się pójdzie do paryskich parków, to właśnie na wiosnę kwitną pięknie te kwiaty, a na jesień te liście, które opadają i wszędzie są w tych parkach, no wygląda to naprawdę fajnie. Także właściwie to wygląda na to, że każda pora jest dobra. Tak, tak, tak. Ja byłem nawet, raz byłem w styczniu, czyli takim w sumie no taki nijaki termin, a mimo to było bardzo fajnie, wspominam ten wypad. Dobra,
Wiemy kiedy. Do Paryża można się dostać, no wiadomo, drogą lądową, ale najczęściej no teraz mamy takie możliwości, żeby dostać się też dosyć tanio samolotem, znaczy nawet bardzo tanio można powiedzieć, tak, no bo te loty są za kilkadziesiąt złotych, ale jeszcze trzeba się z tego lotniska jakoś dostać, tak, no bo te loty, tanie linie lotnicze nie latają na główne lotnisko. Powiedz mi, jakie są możliwości, jak najlepiej się z tych lotnisk później przedostać do Paryża? To tak, w ogóle w Paryżu mamy trzy lotniska i to takie najbardziej popularne to jest lotnisko Paris-Beauvais, które znajduje się no prawie 100 kilometrów od Paryża. I no jest jakby to już poza Paryżem, całkowicie poza Paryżem, nie? To nie jest Paryż, to jest w ogóle nawet inny region. Więc stamtąd najłatwiej, według mnie najłatwiej można się dostać autobusem, który jeździ tam właściwie co chwilę ten autobus z lotniska do Paryża bezpośrednio, bez żadnych przystanków. On jedzie około godziny 15, bo tam ma autostradę, więc naprawdę dosyć szybko jedzie. Bilet kosztuje bodajże 17 euro, coś w tym stylu. Można sobie albo go wcześniej kupić przez internet, albo na miejscu, po prostu jak się wysiądzie z lotniska. Jak wysiadamy z lotniska, nieważne na którym terminalu, to na pewno zobaczymy całe takie stanowisko wielkich autobusów, więc jakby to jest najprościej. I ten autobus jedzie na Porte Maillot. To jest taki przystanek dosyć niedaleko łuku triumfalnego, więc tak dosyć fajna już miejscówka, nie? Już jesteśmy rzeczywiście w tym Paryżu. I tam stamtąd pewnie na metro, tak? Tak, stamtąd można na metro. No, dobrze pamiętam. Tak, bo... od razu jak najbardziej jest metro. Tak, no dokładnie. To tą drogą też podążałem. Też zabawna sytuacja jest taka, że często ten bilet z lotniska do Paryża potrafi być droższy niż bilet z Polski lotniczy do Paryża. Tak, no, czasami kupujemy za 39-49 zł ten przelot w jedną stronę do Paryża, a tutaj jak mówisz 17 euro, no to wychodzi jakieś 80 zł za przejazd autokarem 100 kilometrów. No ale nadal to i tak jest, można powiedzieć, dobra cena, żeby w tym Paryżu się znaleźć. Dosyć drogie jest też, znaczy tak, o ile lot mamy tani, to znalezienie taniego, fajnego noclegu już jest trochę trudniejsze. Powiedz mi, gdzie najlepiej szukać noclegów? Jak, nie wiem, czy w jakiej dzielnicy, w jakiej okolicy, na co zwrócić uwagę przy szukaniu noclegu takiego turystycznego? To oczywiście wszystko zależy od budżetu, nie? Czyli wiadomo, że są dzielnice, które są droższe, są dzielnice, które są tańsze. I teraz ja myślę, że nie warto wynajmować hotelu w centrum Paryża, czy gdzieś tam w okolicy Notre Dame, bo wtedy dostaniemy, nie dość, że zapłacimy bardzo słono za to, to jeszcze dostaniemy zazwyczaj no, mały pokój gdzieś tam w takim no, dosyć, powiedziałem brzydko, obskurnym hotelu zazwyczaj, więc na pewno nie warto w takich dzielnicach gdzieś tam w samym centrum rezerwować. Warto też unikać takich dzielnic tam na północy Paryża, bo generalnie północ Paryża ma taką niezbyt dobrą famę, więc gdzieś tam 18, 19, 20 dzielnice, to są takie, Paryż jest podzielony na 20 dzielnic, więc jakby te dzielnice północne, to też nie do końca, chociaż no tam zależy, w której części tej dzielnicy, no ale po prostu lepiej według mnie unikać. Jeżeli mamy dosyć mały budżet, to ja bym polecała nawet się troszkę wyjść z tego Paryża i po prostu wynająć na przykład Airbnb albo hotel gdzieś tam przy metrze albo przy tym RER, czyli pociągu podmiejskim, który nas szybko zabierze do Paryża, a jednak zapłacimy dużo, dużo mniej, nie? Więc i właśnie te południowe, czy tam w sumie w zachodnią część Paryża, no to jak najbardziej
polecam, nie? Czyli właśnie czyli albo bardziej... Paryż, albo już tak obrzeża troszkę dalej od centrum, no bo wszędzie tak dojedziemy bez problemu metrem czy pociągiem podmiejskim bardzo szybko, więc jakby z tym nie ma problemu, nie? Czyli bardziej nie konkretna dzielnica, ale bliskość metra, pewnie tak byłoby na pewno, tutaj na pewno. Wygodna, tak? Żeby to, jak już mamy bliskość metra, tak, no bo to metro francuskie faktycznie jest fajnie, znaczy paryskie jest fajnie, też miasto jest w ogóle fajnie skomunikowane. To już trochę jest wstęp do mojego kolejnego pytania, czym się poruszać po mieście. Wspomniałeś tak, że z metro są te pociągi. Taksówki to jest dobry pomysł, czy to jest drogi biznes? Taksówki, no to raczej... Czy to taksówki, czy działają też korporacje typu Uber? Tak, tak. Myślę, że Uberem można rzeczywiście znaleźć takie w miarę spoko ceny, więc to jeszcze nawet jak najbardziej można się nim poruszać. Taksówkami no, nie polecam taksówek, no bo są jednak bardzo, bardzo drogie. Aczkolwiek, jeżeli przelatujemy na lotnisko Charles de Gaulle albo Orly, to oni mają stałą stawkę, żeby się dostać do Paryża, tam 50 kilka euro do Paryża. Też jesteśmy, nie wiem, w trójkę czy w czwórkę, więc myślę, że to spoko cena jest, żeby wziąć taksówkę po prostu do Paryża. I wtedy rzeczywiście taksówkę, a nie tego Ubera, bo tam wiadomo, nie można więcej osób brać i tak dalej, tam są zasady. Ale po mieście no jednak poruszałabym się przede wszystkim metrem. Są jeszcze autobusy, ale powiem szczerze, że tymi autobusami to bardzo mało się poruszam. Parę razy mi się zdarzyło tylko w sumie wtedy, jak były jakieś strajki i nie, nie działało w ogóle metro. Metrem się najszybciej wszędzie dostaniemy. Autobusem no to mogą być, może być fajnie, bo możemy sobie oglądać jakieś tam rzeczy z autobusu, tak? Jeszcze zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ale generalnie no to są korki w Paryżu, więc jeżeli chcemy się szybko dostać, no to metrem. No i przede wszystkim to ja polecam poruszać się pieszo. A rowerem? Pieszo... I rowerem również. Rowerem... Teraz jest coraz więcej tych ścieżek, ale trzeba bardzo, bardzo uważać, nie? Bo jednak ta jazda, w ogóle kierowanie samochodem w Paryżu to jest w ogóle inny poziom kierowania, więc też trzeba bardzo uważać na te samochody i na autobusy. Ale rowerem też fajnie. Myślę, że jeżeli w centrum same wynajmiemy ten rower i gdzieś sobie tymi właśnie tylko dróżkami pojeździmy, to też jest fajnie. Aczkolwiek do wielu parków nie można wjeżdżać w ogóle rowerem, więc to tak, że... No ale wtedy, jeżeli to jest miejski rower, można go zostawić zawsze. Tak. Nie? Ale na piechotkę jak najbardziej można bardzo dużo zwiedzić, zwłaszcza jeżeli jest w takich miejscach, gdzieś tam już jesteśmy w centrum na przykład i możemy sobie zrobić taki spacer, nie wiem, tam parę kilometrów i zobaczyć naprawdę bardzo dużo. Mam właśnie takie przykładowe trasy też na blogu i właśnie wtedy konkretne przykładowe trasy i można na nogach, nie trzeba w ogóle nawet metrem jechać, więc to... Fajne. I gotowy plan. Jak jesteśmy jeszcze przy tym transporcie, przy tym metrze, to wspomniałeś wcześniej, że poruszanie się metrem z dzieckiem jest problematyczne. Czy chodzi o to, że chodzi o te schody, które prowadzą i brak wind i jakichś zjazdów? Dokładnie tak, a więc wyjazd, to właśnie teraz piszę artykuł Nie wybieraj się z niemowlakiem do Paryża, dlatego że jeżeli mamy wózek, no to o ile jest to wózek i dziecko jest trochę większe i wózek się składa, no to okej, ale takim niemowlakiem, no to naprawdę ciężko się poruszać po mieście. Dlatego, że na większości stacji nie ma wind. Są bardzo, bardzo duże schody. No, zwłaszcza w centrum, gdzie mamy stare miasto, stare stacje. Tak. Więc no, jest to jednak problematyczne, jeśli chodzi o ten wózek. No ale jeżeli ktoś na przykład używa tam nosidełka, czy masz takie starsze dziecko, które sobie jakoś tam poradzi, żeby iść trochę po schodach, no to jak najbardziej, nie? Jest dużo atrakcji dla dzieci w Paryżu. No wiadomo, jest Disneyland pod Paryżem, więc to takie, myślę, marzenie większości dzieci. Więc jak najbardziej można się wybrać z dziećmi, tylko właśnie tak jak mówię, no to schody i schody, jeszcze raz schody.
Czyli tak jest pewnie z takimi dziećmi już po wieku wózkowym, tak? Można no, spokojnie wybrać tych atrakcji, trochę jest, zresztą też piszesz o tym na blogu, to też podlinkujemy. Nie jest tak, że z dziećmi do Paryża to nie, tak? Rozumiem? Nie. Ja tylko mówię po prostu, kwestia tych niemowlaków, no jasne. Jest utrudniona. Utrudniona jest naprawdę poruszanie się metrem, nie? Jeśli chodzi o metro. Jeżeli sobie założymy, że nie wiem, że będziemy gdzieś tam jeździć trochę Uberem albo nie wiem, może też samochodem, tak? Jeżeli przyjeżdżamy samochodem. Tym poruszaniem się samochodem to też nie polecam, no ale jeżeli już ktoś się decyduje i uda mu się gdzieś tam wcześniej parking przemyśleć i jakoś tam poruszać się, no to okej. Okay. Aczkolwiek ja teraz, jako że mam niemowlanka w domu i po prostu rezerwuję sobie ten parking podziemny, zdarzyłam się parę razy rezerwować parkingi podziemne, żeby jechać i gdzieś tam zaparkować już od razu bezpośrednio. No to się okazuje, że o ile jest winda, to ta winda podjeżdża na takie niby na zero, ale z tego trzeba jeszcze zrobić parę schodków, okay, więc okay. Też do końca na samą górę nie podjeżdża, nie wszędzie, więc to też jest problematyczne. No jeszcze z wózkiem, z dzieckiem, no jest to trudne, ale można sobie z tym jakoś poradzić, o tyle no dla osób poruszających się na przykład na wózku inwalidzkich, no to już jest problem jakby nie do przejścia, tak, i tutaj jakby... No to myślę, że trzeba by było się bardzo, bardzo dobrze zorganizować, sprawdzić sobie wszystkie te stacje, na których planujemy wysiadać, albo wtedy po prostu poruszać się autobusem, nie? Autobusem jak najbardziej, myślę, że wtedy jest taka opcja. Jeszcze tak też się cofnę, bo mówiłaś o tych północnych dzielnicach Paryża, jako takich, powiedzmy, bardziej niebezpiecznych. No wiadomo, to jest duże miasto, więc takie miejsca się zdarzają. Czy w takim turystycznym bardziej regionie, tam gdzie mamy te wszystkie największe atrakcje, są miejsca, jak wygląda z bezpieczeństwem? Czy można się czuć bezpiecznie w Paryżu, czy też należy zachować szczególną ostrożność, lub są jakieś okolice, których warto unikać? Generalnie Paryż jest bezpiecznym miastem. Pomimo tego, co się słyszy, co się mówi, wiem, że tam różne historie krążą, ale większość z nich nie jest prawdziwa. No ale no wiadomo, jest to duże miasto. Trzeba uważać. Trzeba przede wszystkim uważać na swoje torebki, na swoje plecaki, na to, co się ma przy sobie. Dlatego, że jest dużo kieszonkowców, zwłaszcza w metrze, czyli w takie w ogóle jakieś miejsce, gdzie jest więcej ludzi. Pewnie w kolejkach też do zabytków. W kolejkach też, no ostatnio koleżance ktoś ukradł telefon pod wieżą Eiffla. Po prostu gdzieś tam włożył jej do kieszeni rękę i wyciągnął telefon, więc też na to uczulam, żeby nie nosić telefonu w kieszeni, tylko raczej, bo właśnie tak nie w kieszeni kurtki, nie? Przede wszystkim, bo to najczęściej tam próbują. Nie czuć wtedy. I nie czuć, tak. Także, no i to są naprawdę, to są takie... Tych kieszonkowcy, no to jest taka plaga, ale myślę, że no to w większości dużych miast jest... Tak, wszędzie trzeba taką... Wszędzie trzeba uważać. Ostrożność jakąś podstawową zachować. Także jeśli o to chodzi, oprócz tego, co jeszcze, no są tacy, że tam gdzieś jakieś oszuści, nie, jakieś tam różne rzeczy, zwłaszcza na Sacré-Cœur, czy tam na Montmartre, to jest właśnie już północna dzielnica i to jest rzeczywiście taka, ta część turystyczna jest jakby, nie jest niebezpieczna, jakby tam jest dużo turystów, ale zaraz obok są już takie, jak się gdzieś za daleko zapuścimy, no to są takie nieprzyjemne uliczki, więc to jest właśnie 18 dzielnica, więc to już jakby trzeba tam uważać. No i tam właśnie rzeczywiście są tam jakieś osoby, które tam kładają nam na ręce jakieś tam bransoletki albo każą podpisać coś tam, żeby pieniądze im dać, no tacy oszuści. No ale to są takie, ja wiem, no to nie jest coś niebezpiecznego, tak? Można zostać oszukanym, ale no
no nie ma jakichś szczelanin w wojny Paryżu. Gangów. Słyszę się czasami, że gdzieś tam jakieś samochody zostały spalone, bo gdzieś tam były, czy był jakiś strajk akurat i gdzieś tam podpalili jakiś samochód. No ale to są bardzo rzadkie przypadki. No i zwłaszcza na pewno nie w takich turystycznych miejscach, nie? Mhm. Więc gdzieś tam na obrzeżach właśnie tam zwyczaj na północy, poza Paryżem już są takie sytuacje. A tak oprócz tego to myślę, że to jest dosyć bezpieczne miasto. No mi się nigdy nic nie przydarzyło na przykład, a mieszkam tu już tyle lat i jeździłam codziennie tym metrem, chodziłam po tych wszystkich, wiadomo, turystycznych miejscach wiele, wiele razy. Po prostu trzeba uważać, trzeba nauczyć się mieć torebkę zawsze przy sobie, z przodu, nie zostawiać jej otwartej nigdzie i tak dalej, nie? Jasne, jasne. No dobra, przyjechaliśmy do tego Paryża, dostaliśmy się, mamy gdzie się przespać, stajemy na kilka dni, takie powiedzmy, ciężko to, wiem, że ciężko będzie odpowiedzieć na to pytanie, takie top 5 czy top 3 zabytków Paryża, ale właśnie, ktoś jest na taki, nie wiem, jeden, dwa dni wpada do tego Paryża, to co, gdzie, w jakiej okolicy i co powinien zobaczyć? Mhm. To tak, no to jeżeli to by było na przykład na jeden dzień, to ja bym polecała spędzić dzień w okolicach Luwru, dlatego że stamtąd można dojść w wiele, wiele miejsc. I nawet jeżeli nie wchodzimy do tego Luwru, no to jest to wkoło Luwru, jest też bardzo pięknie. Ja w ogóle uwielbiam Jardin des Tuileries, to jest park pod Luwrem, z którego widać naprawdę wszystkie te najważniejsze atrakcje też paryskie. Więc Luwr, stamtąd można się udać w jedną stronę albo pod Notre Dame i tą dzielnicę wkoło. Notre Dame, dzielnica się nazywa Saint-Michel i na Cekwane. I tam rzeczywiście można też zobaczyć dużo, dużo fajnych miejsc. A jeśli chodzi o tą część, jeżeli pójdziemy w drugą stronę natomiast od Luwru, to właśnie jest te ogrody. Stamtąd dojdziemy na Plac Zgody, Plac Concorde, który jest już połączony z polami elizejskimi i dalej z Łukiem Triumfalnym, więc jakby to można tam w parę godzin sobie to obejść. Stamtąd można też iść, skręcić się w bok i iść przez Most Aleksandra, który jest taki piękny mostem, jednym z najpiękniejszych chyba. Bo najpiękniejszym mostem w Paryżu, gdzie wiele teledysków było nakręcanych i wiele filmów. I tam też mamy właśnie Invalid, to jest miejsce pochowania Napoleona i to też właśnie takie złote, wszystko w złocie. Z daleka wszystko po prostu można zobaczyć, nie? Ja mówię tak już na jeden dzień, no to tak bez wchodzenia, nie? Jasne. No i myślę, że taki dzień zakończyć można na pod wieżą Eiffla oczywiście, bo myślę, że najpiękniejsze jest wieża Eiffla wieczorem, kiedy się świeci, więc wtedy można tam się wybrać. No a jeżeli nie wiem, przyjdziemy na jeden dzień i mamy rzeczywiście, nie wiem, wstajemy bardzo wcześnie rano i jeszcze zdążymy coś innego zobaczyć, no to oczywiście polecam Montmartre. To jest taka dzielnica artystów w Paryżu. Tych artystów, którzy tutaj kiedyś mieszkali, czyli nie wiem, Van Gogh na przykład tworzył, Picasso i wielu, wielu artystów. I rzeczywiście jest dalej ten klimat takiego Paryża trochę starodawnego właśnie z tych początków XX wieku. Dalej można tam sobie zrobić portret, czy właśnie jest taka plac Tertre, na którym nie tylko właśnie bazyliki Sacré-Cœur, na którym znajdują się zawsze są malarze, artyści, którzy czy tam malują, czy mogą nas namalować, czy zrobić karykaturę i tak dalej. No i oczywiście tam jest ta bazylika, nie? Tam jest ta bazylika, która jest też przepiękna. I stamtąd jest przepiękny widok na cały Paryż. Okej. Okay. Jak przyjeżdżałaś do Paryża, to na pewno słyszałaś o tych niektórych tych najsławniejszych atrakcjach, najsławniejszych miejscach. Czy znalazłaś jakieś takie miejsce, o którym w ogóle nie słyszałaś, nie miałaś pojęcia, tam w przewodnikach w ogóle o tym nie piszą, a na tobie zrobiło wrażenie jakieś takie właśnie nieoczywiste, atrakcyjne miejsce, ale które nie jest właśnie popularne? Tak, to na pewno jest kilka takich parków,
które nie są aż tak bardzo znane, a które są naprawdę przepiękne. I to jest na przykład Parc de la Villette, on jest w 19 dzielnicy. I tam w tym parku mamy też takie centrum nauki, które jest w ogóle też bardzo fajne, czyli jak w stylu Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. Tam jest też kanał de l'Orc, który można się przepłynąć, można tam wynająć łódkę i przepłynąć się nim. I to jest w ogóle takie miejsce, myślę, że tam w ogóle nie ma turystów, no bo za bardzo się nie słyszy o tym miejscu. Jest też niedaleko stamtąd kanał Saint-Martin. To też jest właśnie takie miejsce spotkań paryskich, żeby przyjść właśnie gdzieś tam się, czegoś się napić i czy posiedzieć sobie w ciągu dnia. Oprócz tego, nie wiem, czy akurat te miejsca są w przewodnikach, ale jest na przykład park Butchomo. I to też jest przepiękny park, z którego też widać w ogóle Paryż jakby z innej strony. I do niego tak się wchodzi bardzo wysoko na taką wieżyczkę. Jest tam most w ogóle też stworzony przez Eiffla, przez Gustawa Eiffla też. To jest takie no, dosyć, myślę, nie do końca znane miejsce. I te miejsca są właśnie w tych dzielnicach, których powiedziałam, że lepiej unikać, ale są to w takich miejscach, których normalnie Paryżanie mieszkają i funkcjonują, więc jakby są części tych dzielnic, które lepiej unikać, no ale te takie właśnie te miejsca, które wymieniam, to jakby jak najbardziej są bardzo fajne i bezpieczne, nie? To pewnie tak, jak ktoś więcej czasu będzie miał w Paryżu, albo któraś wizyta. Tak. To warto sobie o tych miejscach też pomyśleć. No właśnie, a jak ktoś ma więcej trochę czasu i może się jeszcze trochę w okolice Paryża zapuścić, to co jest fajnego tam dookoła? No tak, przede wszystkim oprócz Disneylandu, no to wiadomo, nie wiem, czy to już wnikamy w ten obowiązkowe miejsca, ten Disneyland i Wersal oczywiście. No to oprócz tych miejsc, to polecam jeszcze taki zamek Fontainebleau. Też jest przepiękny zamek w stylu takim jak Wersal, tylko jest tam właśnie dużo mniej turystów i znajduje się gdzieś godzinę drogi od Paryża. No a jeżeli chcemy, no to możemy się wybrać nad morze, bo z Paryża do Normandii, czyli właśnie tej dzielnicy, tylko regionu położonego już właśnie nad morzem, można dojechać w 2 godziny. Okay. I tam polecam Etretat. Jest to takie w sumie miejsce znane na całym świecie ze swoich fiordów. Tam są przepiękne, wchodzi się tak wysoko na właśnie takie fiordy i jest przepiękny, przepiękny widok właśnie na morze i tam na okolice. Także to jest takie jedno z must see, jeżeli się gdzieś tam właśnie z tych okolicach Paryża. No i co też mogę polecić, to zamki nad Loarą. Dlatego, że one nie są też tak daleko od Paryża i większość z nich jest bardzo dobrze skomunikowana pociągami z Paryżem. Jak byłam ostatnio nad zamkiem Chenonceau, jest to zamek właśnie w tej dolinie Loary, bo te zamki nad Loarą, to one nie leżą nad rzeką Loarą koniecznie, tylko leżą w dolinie Loary w tym regionie, to można właśnie, jest to zamek położony na rzece w ogóle, więc na rzece Cher akurat, nie na Loarze, ale no, pociąg właściwie zatrzymuje się przed samym wejściem do tego zamku, nie? No jest jeszcze zamek Chambord. To jest największy zamek Loary i no też jest, polecam jak najbardziej się tam udać, więc jeżeli ktoś ma czas, czy właśnie wdając sobie samochód i pojechać, albo pociągami też można się poruszać, nie? Jak najbardziej. A do Etreta właśnie na te fiordy, no to wiem, że są autobusy, nie? Aha, okej. Okay. No fajna opcja. Czy jak planujemy sobie zwiedzanie Paryża, tych atrakcji głównych. Czy istnieją jakieś takie city passy, jakieś karnety, jakiś sposób na to, żeby robić to trochę taniej, czy raczej po prostu trzeba
kupować to, takie wyjściówki bezpośrednio. W ogóle to wszystkie muzea w Paryżu dla osób poniżej 26 roku życia są darmowe, więc to w ogóle warto wiedzieć. Oprócz tego pierwsza niedziela miesiąca też większość muzeów jest darmowych. Okej. I jeszcze są takie, jest kilka jeszcze takich dat, właśnie noc muzeów, dni dziedzictwa narodowego, które są w wrześniu, gdzie można rzeczywiście za darmo zwiedzać wszystkie praktycznie miejsca i jeszcze dodatkowe takie, które nie są nawet dostępne dla normalnie do zwiedzania, jak tam Sena, albo Sejm, czy takie miejsca, których normalnie nie można zwiedzać. O tym też napisałam artykuł właśnie, jak za darmo zwiedzać Paryż. Także to jak najbardziej są takie daty, kiedy warto się wybrać i wtedy zwiedzać. A oprócz tego, no to są takie, jest Paris Pass. Czy ona się opłaca? Tak naprawdę zależy, co sobie zaplanowaliśmy, bo jeżeli my myślimy, że zdążymy iść do Louvru, nie wiem, do Muzeum Orsay, do jeszcze paru innych miejsc w jeden dzień i na tym zaoszczędzić, na tej Paris Pass, nie wiem, czy zdążymy rzeczywiście, dlatego że to właśnie też sobie sprawdziłam ceny. Na dwa dni to kosztuje 109 euro. Na 3 dni 129, a na 4 dni 149 euro. Ale co ciekawe, w tym są różne rzeczy, bo nie tylko muzea. Można na przykład udać się na jakieś tam, jakieś konkretne restauracje na śniadanie. Więc jakby wtedy zaczyna się być to bardziej opłacalne, że mamy śniadanie. Mamy w tym rejs statkiem. Mamy w tym właśnie jakieś muzea. Mamy ten autobus hop-on, hop-off. Więc jakby no jest, wtedy rzeczywiście, jeżeli sobie to fajnie zaplanujemy, no to możemy skorzystać i na pewno na tym zaoszczędzimy, nie? No tak, tutaj dużo zależy właśnie pewnie od tego, co chcemy zobaczyć i ile mamy czasu, ile możemy na to poświęcić. No ale to jest fajna informacja, co mówisz o tym, że ten kalendarz darmowych wstępów warto sobie sprawdzić, kiedy to jest i możliwe, żeby nawet pod to sobie ten wypad do Paryża zaplanować, no bo to na tym faktycznie można sporo zaoszczędzić. Okej, zostawmy na chwilę zabytki i to, co oglądać można w Paryżu. Mnie też bardzo interesuje ta kwestia kulinarna, kuchnia francuska, sposób spożywania posiłków. Może tak, jak wygląda, jak Francuzi podchodzą do jedzenia, jak spożywają te posiłki, jakie, kiedy. To tak, w ogóle to, czego się nauczyłam też tutaj we Francji, to jest takie celebrowanie tych posiłków, no bo jednak w Polsce to zazwyczaj jest tak, że no jemy, no bo coś tam trzeba zjeść. Może to już się trochę zmienia, nie? Myślę, ale we Francji jednak się celebruje i te posiłki to jest taki moment w ciągu dnia, kiedy się możemy zrelaksować, na spokojnie sobie zjeść, w ogóle porozmawiać, czy w pracy ze swoimi kolegami z pracy, czy właśnie z rodziną, posiedzieć dłużej przy tym stole, więc te posiłki się naprawdę celebruje. I dlatego jeśli chodzi o lunch, no to on trwa do 2 godzin. I jest to rzeczywiście nawet w czasie pracy jest to całkiem normalne, że w tych godzinach 12-14 nie robi się żadnych spotkań, tylko mamy lunch, mamy przerwę na lunch i to jest po prostu czas święty dla wszystkich i wtedy wszyscy idą na lunch. Więc jak najbardziej jest to właśnie, no jest to ten moment, kiedy można się odprężyć od tego czasu pracy, więc to jest taki moment święty, ale jeszcze cofając się, jeśli chodzi o śniadanie, no to Francuzi nie jadają za bardzo takich większych śniadań, tylko zazwyczaj kawę i gdzieś tam ewentualnie w biegu
jakiegoś croissanta z jedzą, albo przychodząc właśnie, albo w biegu, w sensie w biegu do pracy, albo w domu ewentualnie, no to jakieś ciasteczko, albo kawałek bagietki z dżemem i to wszystko, nie? Więc to są takie, śniadanie jest takie bardzo lekkie. Później jest właśnie ten lunch i obiad, czy tak, lunch o godzinie 12:30, 13:00, żeby zacząć, to tak maksimum. I też trzeba pamiętać o tym, że we Francji w ogóle to są godziny, kiedy restauracje są otwarte i później od godziny 15 do 19 zazwyczaj wszystkie restauracje są zamknięte. Okay. Chodzi o restauracje z jedzeniem francuskim, wiadomo, do kebabu czy McDonalda, no to są one otwarte. Ale jeżeli chcemy francuskie jedzenie, no to nie. Więc później później już wieczorem, no to jak wracamy z pracy, no to jemy kolację. No i na kolację no to są zawsze jakieś ciepłe posiłki też, więc jest to też dosyć duże posiłki, nie tak jak u nas, gdzieś tam się zje kanapkę w Polsce czy coś takiego. Nie, tutaj są rzeczywiście takie większe posiłki, czy makaron na przykład z czymś tam, po zupy, więc jakby czy tam kisz, o takie tego typu rzeczy, czyli coś takiego, większy trochę posiłek, nie, też. No okay. I tą kolację się je tak koło 20, nie? 19:30, 20, więc jakby też dosyć późno, nie? Po pracy, tak. Więc pomiędzy tymi posiłkami od tej 12:30 do tej 19:30, no to mamy tylko takie goûter, czyli takie przekąski, powiedzmy, gdzieś tam można zjeść albo i nie, czy wypić kawę koło 16, no i to jest wszystko, nie? Takie coś, wiesz, ciasteczko. No, jasne. A co trzeba spróbować, będąc w Paryżu? Co trzeba spróbować? No to są takie... w ogóle Paryż. Paryż jest miastem jednak międzynarodowym, więc tutaj można właściwie wszystko zjeść, wszystko spróbować. Więc jeśli chodzi o takie typowo francuskie jedzenie, to jest kilka takich restauracji, które serwują rzeczywiście francuskie jedzenie niedrogo, coś w stylu takim jak w Polsce. Nie wiem, jakaś setka albo w tym stylu, że się je takie jedzenie dosyć no takie tradycyjne, jak kiedyś się jadało od lat, no to w tym zaliczała jaką zupę cebulową oczywiście. Francuzi też bardzo lubią stek z frytkami i to jest wtedy stek z takiego mięsa wołowego, mięsa mielonego, nie taki normalny, no ale też jest bardzo dużo wołowego mięsa i to są właśnie takie steki właśnie z różnych części krowy, które są bardzo dobre i nie są aż tak drogie, nie? W Polsce jednak stek wołowy zawsze drogi. No tak. A tutaj nie, tutaj jest normalne, że się je takie wołowe mięso. Co tam jeszcze oprócz tego, no to, że ktoś ma ochotę spróbować ślimaki, to jak najbardziej polecam ślimaki, albo no żabie udka, jak tam ktoś lubi. Co tam jeszcze takiego? No są różne dobre sałatki, różne rzeczy, na przykład sałatka nicejska, czy różne rzeczy z serami, takie przystawki, bo Francuzi generalnie jak wybrałem się do restauracji, to zazwyczaj wybierają coś, co się nazywa formuła. Formuła to jest takie menu, że się bierze przystawkę, danie główne i deser. Albo przystawkę i danie główne, albo danie główne i deser. I właśnie wtedy w tych przystawkach też można coś nowego spróbować. No a deser, no to już wiadomo, też są jakieś ciekawe rzeczy, na przykład mousse au chocolat, czyli takie właśnie ciasto czekoladowe, taka lawa, nie? Że się tak otwierają, no się tak ta czekolada się wylewa. I lava cake to. Tak, lava cake, albo creme brûlée. To jest też takie typowo francuskie, które uwielbiam, więc to też bym polecała. Co tam jeszcze?
Na pewno co trzeba spróbować, to też słynne ciasteczka makaron. To są takie malutkie ciasteczka z mąki migdałowej o różnych smakach. Makaroniki po naszym. Makaroniki. Myślę, że tak, teraz już w Polsce są popularne, więc też można je kupić w Polsce, nie? Więc już teraz wszyscy znają. I je rzeczywiście można znaleźć w wielu miejscach i one mają naprawdę bardzo dużo różnych smaków. Dlatego, że no, we Francji generalnie jest bardzo popularne, no wszystko, co jest związane z jedzeniem, jest bardzo popularne. Taka ciekawostka, jak ostatnio się śmiałam, że jest nawet stowarzyszenie zachowania jajka z majonezem. I po prostu ludzie się spotykają i próbują w różnych restauracjach jajka z majonezem, bo to jest niby takie francuskie, nie? To akurat nie wiem, nie sprawdzałam historii tego, ale czy jest francuskie, bo w Polsce też jest jajko z majonezem. No tak, tak, tak. No ale często. Generalnie we Francji oni bardzo lubią się mówić, że jednak wszystko jest ich, jeśli chodzi o jedzenie. Mimo że no, są takie rzeczy, które w Polsce też znajdziemy, nie? No ale tak jednak lubią. No tak, teraz no coraz więcej się konkursów, tych... Konkursów właśnie kulinarnych, gastronomicznych, gdzie rzeczywiście się właśnie dużo szefów takich, nie, czyli tak kucharzy, szefów, którzy mają bardzo dobre restauracje i zwłaszcza jeśli chodzi o te desery, nie? Desery są naprawdę przepyszne i no trzeba spróbować iść po prostu do piekarni francuskiej i czegoś spróbować. No i przede wszystkim bagietkę też zjeść. No, jasne. Bagietka jest obowiązkowa. Dobra, gdzie sobie pójść wieczorem, żeby poczuć taki klimat miasta? To tak, jest takie miejsce na placu Bastylii. To jest też dosyć znane, to się słyszało, zburzenie Bastylii, jakby rewolucja francuska. To jest właśnie plac Bastylii, tam jest dużo, dużo restauracji, właśnie takich kawiarni, tam zawsze jest dużo ludzi, więc można fajnie coś tam, no fajnie poczuć taki klimat paryski. Jest też dzielnica Oberkamp, to też podobnie, jest bardzo dużo restauracji, kawiarni, można sobie tam posiedzieć. A jeśli chodzi o takie trochę tańsze miejsca zupełnie, gdzie można poczuć fajnie klimat, to jest Sekwana. I nad Sekwany można się wybrać, iść sobie, wziąć po prostu ze sobą butelkę wina i albo nawet nie, bo tam chodzą osoby, które sprzedają i po prostu usiąść sobie nad Sekwaną. W wielu miejscach nad Sekwaną jest właśnie cały czas jakaś tam impreza, albo ktoś przyjdzie z gitarą, albo jakąś muzykę puszczają. W okolicach Notre Dame też jest codziennie, jest takie miejsce, w którym jest salsa codziennie i tam właśnie nad Sekwaną, nie? Można sobie iść potańczyć salsę, bo popatrzeć, jak ludzie tańczą. I tam jest zawsze kilka takich grupek, które tańczą. No i myślę, że też pod wieżą Eiffla fajnie też właśnie sobie iść wieczorem, wziąć sobie właśnie coś tam, żeby się napić czy przekąsić, usiąść sobie po prostu i tam jest zawsze dużo i turystów, i nie turystów. I tam jest rzeczywiście też bardzo fajny klimat już na polach marsowych, nie? Bo to my od wieży Eiffla mamy te dwie strony. Mamy Trocadero, czyli takie balkony, gdzie stamtąd widać wieżę Eiffla. No i mamy tą drugą stronę od wieży, czyli pola marsowe, gdzie można sobie usiąść na kucyku i fajnie podziwiać wieżę Eiffla. No i wieczorem zwłaszcza, jak jest oświetlona, tak jak mówiłaś. Wygląda bardzo fajnie. Dzięki Magda za te wszystkie informacje. Powiedz jeszcze tylko proszę, gdzie ciebie w internecie można znaleźć i co tam można znaleźć? To tak, ja prowadzę od kilku lat bloga World by Magda, na którym piszę bardzo dużo o Paryżu, głównie o Paryżu. I no, oprócz tego piszę też właśnie o takich wyjazdach pod Paryż, o Francji, bo ja generalnie bardzo dużo podróżuję po Francji i też no, po świecie, więc tam różne rzeczy można znaleźć na blogu, więc to jest blog przede wszystkim. Oprócz tego takie ciekawostki z życia
paryskiego opowiadam na swoim Instagramie o tej samej nazwie, World by Magda. No i tam często na story właśnie wrzucam jakieś rzeczy z życia codziennego. Na story wrzucam też informacje, no, wrzucam też zdjęcia, wrzucam rolki, także tam można jak najbardziej też coś znaleźć ciekawego dla siebie. Tam zawsze można najłatwiej się ze mną skontaktować. Jakby ktoś miał jakieś pytania, to ja zawsze chętnie odpowiem. No i mam też fanpage na Facebooku o tej samej nazwie. Mam też YouTube'a. Tam jest nie tak aż dużo filmików, ale są właśnie takie filmiki na temat, jak się przygotować na wyjazd do Paryża i relacje z właśnie z Montmartre na przykład, co zwiedzać, relacje z zamków nad Loarą, więc jakby też zapraszam. Jasne. Ja te wszystkie linki do tych wszystkich miejsc twoich w sieci umieszczę w opisie tego odcinka, także każdy będzie mógł sobie tam łatwo przejść i pogłębić jeszcze wiedzę o Paryżu. Dzięki Magda za czas, który poświęciłaś, za wiedzę, którą przekazałaś i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dzięki również, dziękuję. Do zobaczenia. Cześć. Hej. Mam nadzieję, że Ci się podobało i był to dla Ciebie miło spędzony czas. A w następnym odcinku na specjalne życzenie Tomka, który pisał, że czas nagrać coś o Grecji, wybierzemy się do Aten, po których oprowadzi nas Asia Barska, która tam mieszka i prowadzi vloga pod Akropolem. Cześć!